Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na fantastyczny kalendarz adwentowy. Jest to Notino. Tutaj wartość naprawdę bardzo spora, więc obstawiam, że może być to jeden z lepszych kalendarzy adwentowych w tym roku. Jeżeli już macie kalendarz, ale po prostu chcecie coś mega opłacalnego, zawsze można kupić właśnie kalendarz i później rozdzielić kosmetyki na kilka prezentów. Także zanim kalendarz, powiem wam jeszcze, że pojawiły się w ogóle duże promocje na Sephora, na przykład na ten kalendarz adwentowy 30% taniej można kupić, wrzucę wam do niego linka. Również Glam Shop też jest przeceniony, też jeden z fajniejszych kalendarzy adwentowych. No i w Sephorze nie tylko ten sephorowy, tylko wszystkie kalendarze tam przecenili, więc na przykład ten z Anny Lewandowskiej, który był mega drogi, opłaca się go teraz zakupić, także zerknijcie koniecznie, bo naprawdę się opłaca. Kalendarz adwentowy jest w formie pudełeczek i kalendarz adwentowy kosztował 578 zł. Na stronie jest napisane, że wartość kosmetyków ma być około 2300, oczywiście przeliczę wszystkie. No i napisali, że jest 25 okienek, ale 26 produktów, więc wychodzi mi tutaj za produkt 22,23 zł. Tutaj są jakieś kartki, natomiast nie będę teraz ich przeglądać. Nie wiem, może one są o produktach, nie chcę sobie robić spoilerów, więc zacznijmy od pierwszego okieneczka. I przepraszam was, że nie było filmów dwa dni, ale po prostu niezbyt się dobrze czułam, potrzebowałam regeneracji. Wiecie, teraz też vlogmasy, czyli codzienne vlogi w grudniu, na których też będę otwierała kalendarze adwentowe, więc przydało się zebranie sił i jestem gotowa, ready do działania. I mamy tutaj od Chloe perfumki 5 ml. Firma Chloe, zapach również o takiej samej nazwie, 5 ml, około 3 dyszki kosztuje, bardzo fajne. Aż się dziwię, że nigdy wcześniej nie wąchałam. No i przepiękna taka miniaturowa buteleczka. Nuty zapachowe głowy to, słuchajcie, piwonia, litchi, frezy. Ja właśnie litchi tutaj przepięknie czuję, a litchi uwielbiam. Bazę to mamy bursztyn, jałowiec, wirginijski, a w sercu róża, konwalia, magnolia, a hit. Muszę sobie przetestować, jak będzie trzymał się na mnie ten zapach i coś obstawiam, że no może mi się spodobać na dłużej. I słuchajcie, wrzucam wam również link do tego kalendarza adwentowego. Zobaczcie sobie, inne kalendarze też są przecenione i również zestawy prezentowe super. Ja w ogóle w Notino zawsze kupuję moje perfumy, bardzo fajne ceny. I tutaj do każdego produktu, jak widzicie, jest dołączona karta. Natomiast czy jest to konieczne? Ja bym powiedziała tak średnio, bo po co aż tyle papieru? Numer 2. Tutaj zdecydowanie coś cięższego. Wiem, że bardzo lubicie, jak w kalendarzach pojawiają się zapachy. Ja również, bo dzięki temu naprawdę znalazłam kilka takich fajnych na dłużej. I tutaj Moroccan Oil, czyli też znana firma i znany produkt. Jest to olejek do włosów. 25 ml. Powiem wam, słuchajcie, że zaczęłam przeglądać karty, żeby wam pokazać do tego, ale na niektóre marki tutaj jest zniżka. Tak naprawdę kod jest taki sam. Ho, ho, ho 15, albo ho, ho, ho 20, albo ho, ho, ho ileś tam, więc jak będziecie sobie robić zamówienie na Notino, możecie wpisać, może akurat. No tutaj akurat na ten Moroccan Oil nie ma, ale wiecie, przydatna sprawa, Essie. Także spoko. Cena za takie malutkie opakowanie wychodzi około 69 zł i przechodzimy do trójeczki. Ej, powiem wam, że naprawdę dwa dni nie bycie na YouTubie, no tak się stęskniłam, no nie może być takich przerw. Aveda, i tutaj jest kosmetyk do włosów tym razem, 25 ml. Na tej maski to około 35 zł, powiem wam, że nie mogę się doczekać tego Christmas Day, bo jest naprawdę ogromne opakowanie. Dobrze, i teraz czwóreczka, w ogóle zapraszam was też na mojego Instagrama, byłam dzisiaj na targach. Bardzo piękne rzeczy, rękodzieło, świece, więc zobaczcie sobie na mojej relacji, bo to zniknie za 24 godziny, więc zerknijcie, co tam pięknego zobaczyłam. No i też na moje najnowsze zdjęcie zapraszam, napiszcie, jakie seriale ostatnio oglądacie, bo też zbieram od was polecajki. Tutaj mamy tusz do rzęs z firmy Nobea. Tusz jest wodoodporny, kosztuje około 28 zł. No i powiem wam, że myślę, że to spoko pomysł akurat teraz na zimę, wiecie, śnieg i tak dalej, mokro, więc może akurat to będzie dobry rodzaj kosmetyku, żeby się nie rozmazywały, szczególnie tak jak wiele osób mówi, linia dolnych rzęs. Natomiast ja w sumie dolnych rzęs nie maluję i tutaj produkt z firmy Bumble & Bumble, co kiedyś była bardzo popularna, i jest to olejek, to jest po prostu mgiełka taka, która nam chroni przed wysoką temperaturą. 30 ml, cena około 24 zł, sorki za te czasami prześwietlenie, ale słuchajcie, no nie da się nagrać dobrze obrazu, gdy mam dłonie, że tak powiem, białe. Produkt jest biały, a kalendarz jest czarny. No, także już wiecie, dlaczego nie robię ciemnych paznokci, bo to nie wygląda zbyt dobrze.
I tutaj w woreczku znajduje się, uwaga, Foreo, bardzo fajnie. Foreo Issa Play jest to szczoteczka do zębów soniczna, a jej cena to 270 zł. Zazwyczaj szczoteczki Foreo, wiadomo, nam się kojarzą ze szczoteczkami do twarzy. Dajcie znać, czy używałyście właśnie takich do zębów. I teraz siódemeczka. W środku znajduje się lakier do paznokci z Essie, taki mleczno-różowy odcień, jeżeli chodzi o jego nazwę. To jest Mademoiselle, czyli właśnie taki ich klasyk, właśnie kojarzę nawet nazwę, numer 13. Około 40 zł kosztuje ten lakier. Sporo, ale jak używam kiedyś klasycznych lakierów, to faktycznie były naprawdę bardzo fajne. I 8. Tutaj znajduje się kosmetyk z firmy Hugo Boss. Tutaj 5 ml kosztuje około 30 zł. Jest to zapach z linii męskiej. I jest to aromatyczno-przyprawowa mieszanka. Jeżeli chodzi o nutę głowy, mamy imbir, bergamotka, mandarynka, serce to jest malinka, cokolwiek to jest, lawenda, podstawa, skóra, nuty drzew. I 9. Tutaj bym obstawiała, że jakiś kosmetyk do makijażu fajnie by było, gdyby się pojawił. I dokładnie jest to gosz, dokładnie rozświetlacz. Się nie wiem, taki dość ciemny jak na rozświetlacz. Przetestuję kolorek razem z Wami. Jeżeli chodzi o cenę, mamy tutaj 38 zł. I'm sparkling. Dobra, czyli wszystko wiemy. Trochę go skreśliłam, wiecie co, po opakowaniu. Spójrzcie, jak na palcu ładnie wygląda. Bardzo złoty, więc jeżeli lubicie złote odcienie, ładnie. Naprawdę tak delikatnie, subtelnie się mieni, więc spoko, fajnie, że go przetestowałam. 10 to taka dosyć leciutka. W środku znajduje się Ila Maska, kojarzy markę właśnie z kalendarzy adwentowych i tutaj mamy eyeliner. Eyeliner końcówkę ma w takim pisaku, gąbeczka, 144 zł, więc cena, no sami widzicie, dość zaporowa. I numer 11, zobaczcie, bardzo duże okienko, a produkt malutki, ale Bobbi Brown, więc też bardzo fajna marka. Tutaj mamy miniaturkę szminki w odcieniu Rabi. I wychodzi ona za około 81 zł, jeśli chodzi o kolorek, to taka typowa czerwień w nieco ciemniejszym wydaniu. 12, jaka wielka, ale zobaczcie, nie jesteśmy w połowie kalendarza adwentowego, bo jest okienek aż 25. Niby wielkie opakowanie, ale bardzo lekkie pudełeczko. W środku mamy Notino Makeup Sponge, czyli gąbeczka do makijażu. Nawet nie wiedziałam, że Notino ma swoją gąbkę. Cena gąbeczki to 42 zł i jest to kolekcja pastelowa, taka trochę ombre. W sumie zrobili to bardzo logicznie. Bardziej by mi się podobała taka kolorystyka. Natomiast, no tutaj już wygląda, jakby była troszkę zabarwiona podkładem. Śmiesznie, ale fajne, że jest taka pościnana. Na pewno będzie to bardzo praktyczne w użyciu. I numer 13. Mam nadzieję, że nie będzie to pechowe okienko. W środku znajduje się produkt z Caudalie i jest to seria z winogronami. Słyszałam kiedyś właśnie o tym produkcie, ale to chyba była jakaś mgiełka, jakiś spray albo tonik. Natomiast tutaj mamy piankę do mycia twarzy, więc rewelacja. 50 ml. Wychodzi mi tutaj za około 31 zł. Bardzo fajne te kosmetyki, delikatne. Ja teraz będę zaczynała, słuchajcie, kurację. Będę po prostu używała kosmetyków z retinalem, więc też zwracam uwagę, żeby te produkty nie były drażniące. I tutaj mamy coś grubego, że tak powiem, bardzo wartościowego. Elemis. Na pewno oglądaliście kalendarz adwentowy. Jeśli nie, to zapraszam do nadrobienia. Jest oddzielny film z kalendarzem adwentowym Elemis i tutaj jest ich Pro Collagen, taki kultowy kosmetyk. 30 ml, 175 zł około. I numer 15, tym razem dużo, dużo lżejsze okieneczko, a w środku znajduje się produkt z Estée Lauder, bardzo dobrze nam znany. Jest to serum do twarzy Advanced Night Repair. Próbeczka ma 7 ml i kosztuje około 91 zł. Na stronie producenta właśnie taką małą pojemność można kupić. I przechodzimy do pudełka z numerem 16. Tutaj wypakowane, jak widzicie, aż po brzegi. I jest to Korika, czyli koreańska marka. Premium Anti-Aging Serum, 30 ml, 125 zł, serum z komórkami macierzystymi, to jest właśnie przeciwstarzeniowe. I 17, dosyć duże pudełeczko i równie ciężkie. Powiem Wam, że ten kalendarz adwentowy naprawdę bardzo mnie zainteresował, a jak wiecie, otworzyłam już ich mnóstwo i
tutaj bardzo, bardzo ciekawy wypada i w środku znajduje się spray do włosów. A dokładnie jest to po prostu lakier, około 25 zł, 100 ml. No lakieru, słuchajcie, na co dzień to ja nie używam, a wy używacie? Kurczę, dawno temu chyba nie miałam, no raczej jak mam na imprezie, miałam fryzurę czesaną na wesele, to wtedy, a tak to na co dzień nie używam. Jest to kosmetyk z serii przeciwstarzeniowej, tu już kalendarz adwentowy z Lancome też był otwierany. Możecie zobaczyć na kanale Regenery Multi Lift Ultra i tutaj pojemność 15 ml, kosztuje około 150 zł. I numer 19, jedno z większych i jedno z cięższych pudełeczek. W środku mamy kosmetyk chyba do włosów. O, no to mi się spodobało. Mamy szampon oraz maskę, świetnie. Marka to Semi Dilino. Jeżeli chodzi o cenę, to za właśnie szampon wychodzi około 15 zł, za maskę 25, no i tutaj jest to linia dedykowana włosom zniszczonym, kosmetyki włoskie. No dobra, ja lubię włosing, ale raczej tak sobie patrzę też, wiecie, na równowagę pH, więc tutaj to szczerze nie mam pojęcia. Numer 20, te nasze polskie kosmetyki Anwem, Only Beauty naprawdę są rewelacyjne, więc jakoś tak bardzo nie testuję, ale może, kto wie, znajdzie mnie. No i tutaj produkt, który w kalendarzu adwentowym wielu się bardzo pojawia, często, Mario Badescu. I mamy tutaj spray 59 ml z aloesem, ziołami i wodą różaną. Cena to 27 zł i czas na numerek 21. W pudełeczku znajduje się kosmetyk z marki Clinique i jest to kremik do twarzy Moisture Surge. Śmiesznie, że tutaj jest obiecane 100 godzin nawilżenia. Z Clinique kiedyś dużo kosmetyków używałam, teraz już dawno nic nie miałam. Bardzo lubię też krem pod oczy od nich. Te masełko do demakijażu też jest bardzo fajne. Pojemność 15 ml, około 35 zł wychodzi. I teraz numer 22. Dlaczego ja chcę tutaj już coraz cięższe pudełeczka brać? Dobra, zobaczcie. I tutaj jest kosmetyk, który też już widzieliśmy w kalendarzu adwentowym, tuż do rzęs, Lancome Idol. Bardzo fajny, miałam go, oddam mojej mamie, bardzo jej się podoba, około 150 zł. Kosztuje 23, już nie mogę się doczekać tego 24, więc szybko, szybko otwieram. W środku znajduje się kosmetyk z firmy Biotherm Blue Therapy Uplift Night, 15 ml. Jest to krem do twarzy, przeciwstarzeniowy. Zobaczcie, bardzo fajna miniaturka, spora. I cena to około 100 zł. Dobra, i jedziemy dalej. Christmas Day, czyli 24. Co my tu mamy? Coś dużego. Wow! Brazilian Boom Boom Cream. Sol de Janeiro to jest coś, co jest bardzo popularne, bardzo często w kalendarzach adwentowych, ale nie spodziewałam się pełnowymiarowego kosmetyku. Jest to balsam do ciała, fajnie nawilżający i przepięknie pachnący. Hit, naprawdę hit. Ale mi się uśmiech na twarzy pojawił. 140 zł, krem w pojemności 200 ml i ostatnie pudełeczko, takie smutne tutaj leżące same, ale 25, myślę, że może być naprawdę bardzo ciekawe, złote opakowanie Shiseido. Shiseido, słuchajcie, nie otwieram w tym roku kalendarza adwentowego, bo w sumie nie widziałam, w tamtym roku był bardzo fajny. Shiseido też świetne kosmetyki, naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o japońskie, to możecie sobie zobaczyć na moim kanale. Był jeden japoński, więc możecie zerknąć. Naprawdę mają bardzo fajne technologie i też z wami rozmawiałam. W komentarzach pisałyście, że no dużo badają i warte są te kosmetyki tej ceny. Tutaj 20, 15 ml SPF 20. Jest to seria Future Solution LX i krem kosztuje 386 zł. No i co? Cenowo bardzo fajnie to wypada, bo około 2300 za te kosmetyki, a płaciłam 578 zł. Dajcie znać, co myślicie o tej zawartości, czy byście używały właśnie tych produktów. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Aha, jeszcze tutaj dwa kosmetyki, których nie postawiłam, bo zniknęły w morzu pudełek. Dajcie znać, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym. I przypominam, że w grudniu będą codzienne vlogi o nazwie Vlogmas, czyli to, co robię w ciągu dnia, Wam pokażę, oraz otwieranie kalendarzy adwentowych, które kupiłam właśnie na Vlogmasy. Będzie sporo różnych
innych. Powiem Wam tyle, na pewno sporo jedzonka. A jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka, macie ochotę napisać komentarz, zapraszam do napisania biały. Zobaczymy, kto uważnie oglądał. Buźka i zapraszam już jutro na nowy odcinek. Pa, pa.